Jedno z wielu stołecznych osiedli. Na pozór nic szczególnego. Domy nie pierwszej już młodości, może tylko zieleni więcej niż gdzie indziej. A jednak właśnie to żoliborskie osiedle w szczególny sposób związane jest z dziejami ruchu robotniczego. To właśnie tu, blisko 60 lat temu, starano się zrealizować słowa Adama Mickiewicza, że los osiedli robotniczych zależy od samych robotników. Nie sposób dziś określić, jaki kształt przyjęły prawie półtora wieku temu w wyobraźni wieszcza osiedla robotnicze. Ale chyba osiedle, jakie wyrosło w 60 lat po Trybunie Ludów, zadowoliłoby nie tylko pana Adama. Jego pierwsi mieszkańcy nazywali to osiedle oazą, wyspą szczęśliwości, republiką spółdzielczą. Stanisław Szwalbe, współzałożyciel WSM. Byłem słuchaczem profesora Abramowskiego. Miał też wpływ swój Tadeusz Rechniewski, jeden z przywódców PPS Lewicy, a to była jedyna partia robotnicza, która naprawdę interesowała się spółdzielczością. Przystąpiłem do niej w 1917 roku jako jeszcze student. I partia, znając moje zainteresowania uniwersyteckie i znając oczywiście moje widocznie oblicze, skierowała mnie do pracy z Razem Zawodowym z POEM. Pewne grono nas, między innymi tam był właśnie Bolesław Bierut i Stanisław Towiński, wszystko młodzi ludzie, jakoś od pierwszej chwili naszego świadomego działania społecznego byliśmy ludźmi chodzącymi po ziemi. To znaczy, ja nie unosiłem mnie teorię, jak będzie kiedyś w przyszłości, uważałem, że trzeba działać na już, pomagać jak już, uwzględniać potrzeby aktualne. Stąd, jak wiecie panowie, po pierwszej okupacji, no właściwie drugiej historycznie, ale okupacji wilhelmowskiej, naprawdę panował głód. W Warszawie na przykład, w Łodzi i tak dalej. Więc uważaliśmy, że jak będzie niepodległość, to pierwsza rzecz walka o chleb codzienny. A druga rzecz walka o dach nad głową. Te dwie rzeczy właściwie były decydujące. Dla nas, ludzi socjalistów, lewicowych socjalistów, którzy chcieli chodzić po ziemi. O rzeczywistości, z jaką należało walczyć, mówią wyniki ankiety przeprowadzonej w latach 20. przez Instytut Gospodarstwa Społecznego. Ponad 70% robotniczych rodzin żyło w mieszkaniach jednoizbowych, pozbawionych podstawowych urządzeń. W jednej izbie żyło po 4, 5, a nawet więcej osób. Przeciętnie 100 osób przypadało na 45 łóżek. Zamieszkiwano suteryny, piwnice, strychy. Jeszcze w latach 30. te ostatnie stanowiły 17% warszawskich mieszkań. Przed samą wojną blisko połowa domów nie posiadała ani kanalizacji, ani wodociągów, ani elektryczności czy gazu. A budowało się niewiele. W ciągu 3 lat względnej stabilizacji gospodarczej wybudowano w Warszawie około 15 tysięcy izb mieszkalnych, zaś liczba mieszkańców wzrosła w tym czasie do imponującej liczby 1 050 000. Odbywałem szereg zebrań z robotnikami, pracownikami, na przykład kolejarzy, zakładów, wtedy się nazywało użyteczności publicznej, gazowni, elektrowni, tramwajów. I właściwie bardzo często spotykałem się z takim stanowiskiem, że walczymy o chleb, a przespać się to możemy byle gdzie. Tak. I uważam, przez szereg lat to poczucie, że mieszkanie jest równie ważne jak chleb, to poczucie trzeba było dopiero tworzyć, podsycać, uświadamiać ludzi. Ale walczyć trzeba było i z innymi trudnościami, brakiem funduszy, terenu, wykonawcami. Mówią o tym dawne protokoły zebrań, pod którymi widnieją podpisy ludzi znanych z działalności nie tylko w ruchu spółdzielczym. Są wśród nich Stanisław Szwalbe, Bolesław Bierut, Stanisław Tołwiński, Adam Pruchnik, Aleksander Landy, Teodor Teplitz. Ten ostatni pisał z okazji wmurowania kamienia węgielnego.
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest pierwszą organizacją w Polsce, która jednocześnie z położeniem kamienia węgielnego pod budowę pierwszego domu rozpoczęła kłaść fundamenty pod budowę polskiego robotniczego ruchu mieszkaniowego. Jednocześnie z planami mieszkań robotniczych w WSM opracowuje ideowe podstawy, na których ruch ten, oparty o związki zawodowe, powinien oprzeć się. Świadectwem tych trudności jest to, że od 21 roku do 27 wybudowaliśmy część pierwszej kolonii, te 29 mieszkań. Ja już byłem wtedy prezesem Rady. I wielką dla nas trudnością było, mianowicie mieszkańców osiedli skłonić do tego, że spółdzielnia mieszkaniowa to nie tylko dach nad głową, to inne życie. To wieś członkowska. I pod tym względem osiągnęliśmy dosyć dużo. Stare, pożółkłe już spółdzielcze gazety i zdjęcia najlepiej ilustrują te dokonania. Był tu klub foto i radia, pracownie dla dzieci i młodzieży, klub sportowy. Aktywnie działała organizacja kobieca, klub kooperatystek, zalążek Ligi Kobiet. Niesłychanie rozwinęło się czytelnictwo. Dużym powodzeniem cieszyły się odczyty i prelekcje. Idea społecznego osiedla niosła model współżycia, który był otwarty dla wszystkich, a kierowano się statutowym zapisem spółdzielni, że wszystko należy osiągnąć własnymi siłami. A że nie były to puste słowa, świadczą między innymi inicjatywy wspólnego projektowania mieszkań. Kuchenka była węglowa, natomiast gazowa była podwójne ognisko tylko było. Także było trudno, żeby można było, jeżeli nie było węgla, to trudno było i dlatego ja przeprowadziłam się Felicja Marczak do innego mieszkania z powodu właśnie węglowej kuchenki, bo spodziewaliśmy się wojny. A reszta mieszkania jak wyglądała? Tak samo jak teraz? Tak samo jak teraz, tylko tam było mniejsze, pokój był mniejszy. Kuchnia była też malutka, mniejsza. To może zobaczymy pokój, nie? Proszę bardzo, to może zobaczymy pokój. U nas wanien nie było w lokalach, bo tam było 20 metrów całość, 20 może jeden, a tu jest 24,5. Jak się sprowadziłam, to czułam się tak jak w niebie. Kiedy siostra moja przyszła do mnie z wizytą, to usiadła na dywaniku na podłodze i płakała, że ona jeszcze nie ma takiego mieszkania. Ja pracowałam w monopolu spirytusowym jako robotnica. Należałam do związku klasowego, byłam skarbnikiem oddziału wódczanego. Potem dlatego też otrzymałam tą deklarację do spółdzielni, ponieważ myśmy zawarli umowę patronalną z zakładem pracy, z dyrekcją naszą. Mieliśmy dostać 150 mieszkań. Do wojny dostaliśmy 75, w tym kilka osób z dyrekcji, a resztę robotnicy. Ja już sprowadziłam się 22 maja 1930 roku. Każdy może mógł mieszkać, ale musiał mieć dwóch wprowadzających, którzy mogli poświadczyć, że on moralnie prowadzi się. Czyli nie pije, nie chuligani. Tacy ludzie mogli wprowadzić się. Przy tym jeszcze było tak, że trzeba było należeć do organizacji społecznych, bo się za to punkty miało. To jest w statucie było. Atmosfera była bardzo dobra. Ci, którzy tutaj mieszkali, to bardzo wiele mieli
możliwości uświadomienia się. Ponieważ ja tylko miałam szkołę rosyjską, to ja w klubie kobiet uczyłam się podstawówki. Na każde zebranie żeśmy chodzili. A do 1 maja to było w ten sposób, że tutaj towarzysz Szemiot zorganizował orkiestrę dętą. Ta dęta orkiestra, jak się troszeczkę już nauczyli, to taki czapsztyk zrobiony był z dziećmi, starszymi i młodszymi, które chodzili od kolonii do kolonii z balonikami, z chorągiewkami, z kierownikami szkoły i przypominali, że jest 1 maja. W ten sam dzień założony był sztandar na komin z reflektorem i to powiewało zupełnie jakby płomień buchał z komina. Pięknie to wyglądało tak, że z Warszawy ludzie przychodzili podziwiać. Ja chodziłam z grupą komunistyczną. Nie byłam członkiem, ja byłam sympatykiem. Mieliśmy kłopoty między innymi polityczne, chociaż zawsze w naszych władzach byli także przedstawiciele komunistów. Między innymi do końca do okupacji hitlerowskiej był członkiem władz naszych Julian Rydiger. Ten, w mieszkaniu którego w czasie okupacji na 4. kolonii WSM było pierwsze zebranie PPR-u. Nic dziwnego, że do osiedla przylgnęła nazwa Czerwone WSM. Tu właśnie idea wspólnego frontu PPS i KPP znalazła najwięcej rzeczników. Stworzyliśmy stowarzyszenie lokatorów pod nazwą Szklane Domy. Po pierwsze prowadziło działalność kulturalno-oświatową, bo spółdzielnia zajmowała się budową i eksploatacją, a po drugie to było stowarzyszenie asekuracyjne, ponieważ spółdzielnia musiała płacać długi i była firmą, to nie mogła tolerować zaległości komorianych. Otóż właśnie w wypadku losowego czy braku pracy, przecież było bezrobocie, to wtedy co najmniej rok stowarzyszenie płaciło komorne dla tego danego członka. Mieliśmy swoją żoliborską spółdzielnię spożywców. Ona miała nazwę gospoda spółdzielcza, bo mieliśmy dosyć naiwnie plany, mianowicie żeby gospodynie przestały gotować w domu, a żeby wspólnie obiady zjadać w tej gospodzie spółdzielczej. To się nie udało, ale mieliśmy eksperymenty, na przykład już wówczas w dostawie do domu zakupów. Mleko, pieczywo, ale nie tylko. No mieliśmy własny teatr, własne kino, własne orkiestry i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, ponieważ chcieliśmy osiągnąć pewne plusy, dodatnie wyniki pracy spółdzielczej, to ogromną wagę przywiązywaliśmy do działalności społeczno-wychowawczej. W WSM-ie było najlepsze koło RTPD w całym kraju. Kropla mleka, przedszkole, żłobek, szkoła podstawowa, nawet szkoła średnia. Do opieki nad dzieckiem przywiązywano wyjątkowo wiele uwagi, a czyniono to zgodnie z zasadą wyrażaną przez doktora Aleksandra Landy. Należy czynić wszystko, by powierzone sobie dzieci wychowywać zgodnie z ideałami klasy pracującej. Zrobione było zdjęcie dzieci z dwóch klas, w którymi ja się opiekowałam. Zdjęcie jest zrobione na tarasie pierwszej kolonii warszawskiej spółdzielni i na tym tarasie dzieci zwykle spędzały